Dzień dobry, cześć i czołem, tutaj Xenolizak. Witam was w odcinku 25 naszej serii Zagrajmy w Pokémon White na Zak. Ostatnim razem dotarliśmy do Mistralton City i pokonaliśmy Skyle, gym liderkę Pokémonów latających. Za to dzisiaj udamy się w kierunku Twist Mountain w celu przedostania się do następnego miasta, którym jest Irikus City. I może od razu na początku powiem wam, czemu nie było odcinków z tej serii, a w ogóle filmów na tym kanale w ostatnim tygodniu. Otóż zwalę wszystko na czas, a właściwie jego brak, ponieważ naprawdę byłem bardzo zajęty, a w dodatku nie byłem w jakimś strasznie fajnym humorze do nagrywania, dlatego odcinki nie byłyby jakoś strasznie ekscytujące ani fajne, dlatego powstrzymałem się od właśnie robienia filmów. Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Za to mam nadzieję, ja właściwie jestem pewien, że od końca tego tygodnia powinienem wrócić do regularnego wystawiania filmów, jak to było mniej więcej do tej pory, wiecie, 3 filmy, 4 na tydzień, coś takiego. W każdym razie mam nadzieję, że będą się wam podobać, więc nie martwcie się, musimy skończyć jak najszybciej tą serię, żeby rozpocząć nową, jeszcze bardziej ekscytującą niż ta, tak? Planuję bardzo, bardzo fajne rzeczy na przyszłość, na wakacje i w ogóle. W każdym razie, chodźmy teraz na drogę numer 7, żeby przedostać się do tej góry, o której mówiłem na samym początku. Zakupiłem troszeczkę Max Repeli oraz Hyper Potionów, ponieważ będą nam potrzebne. Oczywiście wiecie, czemu Max Repel, a Hyper Potiony po prostu zawsze się przydadzą na ubezpieczenie się po prostu. Okej, teraz nie chciałem wchodzić do placaka, chcę po prostu zejść z roweru, więc dziękuję ci bardzo, bro. Przejdźmy sobie przez tą belkę. I wejdźmy na tą. Tam, gdybyśmy poszli dalej na północ, to byśmy znowu wylądowali w Celestial Tower, tak jak to mówiłem, tak jak tam byliśmy po prostu w ostatnim odcinku, to chciałem powiedzieć. W tym domku za to możemy podejść do tej pani, ona uleczy nasze Pokémony za darmo, oczywiście, kiedy tylko chcemy, możemy się do niej wrócić. I w ogóle ten domek, a dokładnie ta starsza pani, jest związana później z łapaniem pewnego legendarnego Pokemona, Thundurusa. Ona nam opowie o tym Pokemonie później, dopiero po zdobyciu ostatniej odznaki. On właściwie się tutaj pojawi, ale dopiero właśnie po... później w grze, po ostatniej odznace. I dzwoni nam X-Transceiver, jak ja nie lubię tego dźwięku. W każdym razie podnosimy telefon i okazuje się, że to nasza mama. Xeno, to twoja mama. Jak ci idzie? Jesteś już na drodze numer 7? Bardzo daleko zawędrowałeś. Jak tam twoje Pokémony? Nie mógłbyś dotrzeć tak daleko, by sam, czyż nie? No właśnie, to wszystko dzięki twoim Pokémonom. Pamiętaj, żeby o nie dbać. Tak czy siak, do zobaczenia, trzymaj się. Tutaj twoja senior, trener, mamma. Odmeldowuje się. Włoska mamma. I po tym małym sprawdzeniu, co robimy przez naszą mamę, jedynego rodzica, jakiego mamy, możemy dalej iść. Nie wiadomo, po co była ta rozmowa, naprawdę nic nie wniosła w życie, oprócz tego, że powinniśmy szanować bardziej swoje Pokémony, tak jak to powiedziała nasza mama. A teraz zaczepmy tego klauna, który tutaj biega po tych belkach i tancuje sobie, akrobatuje i różne inne rzeczy wyczynia. No i zapomniałem zmienić pierwszego Pokemona, którego mamy w teamie. Jest nim Soshet, ponieważ został nadal tak po gymie. Jak pamiętacie, Soshet zniszczył cały gym kompletnie i nie dostał ani jednego punktu obrażeń, co było śmieszne. Jeśli dobrze pamiętam oczywiście, bo dawno nagrywałem ostatni odcinek. I z Emolgą raczej nie chcę walczyć, więc może, nie wiem, kogo by można było wystawić do tej walki. Właściwie mogę walczyć, ale po co? Wystawmy okularka. Okularek będzie odporny na ataki wody, to znaczy elektryczne, ponieważ jest częściowo ziemny, więc nie musimy się martwić niczym. Elektrobol. Jak widzicie, okularek jest całkowicie odporny, więc jest fajnie, więc użyjmy Skalda teraz. I powinniśmy zadać tej Emolce dość duże obrażenia, jeśli ją nie zabijemy oczywiście. A właściwie ją już zabiliśmy, jak widzicie, więc... Nie wiem, co gadam. Po prostu się powtarzam. Wybaczcie. Zdarza się czasami. Okej, jego następnym pokiem jest Sigilyph. W sumie możemy zostać z okularkiem. Myślę, że to nie będzie zły pomysł. I powinniśmy sobie zarzucić Aqua Ring, żeby uleczyć sobie HP. Ponieważ Sigilyph może całkiem dobrze nam przypieprzyć swoim na przykład RKT-em chociażby, którym powinien skrycić jak zapewne, ale się tak nie dzieje. Na szczęście, więc jest dobrze. Używajmy Skalda, będziemy tym spamować, bo Bulldoze nie zada żadnych obrażeń, bo Sigilyph jest latający. A Acid, czy co tam mamy? To jest Acid? Mamy ten trujący atak? To chyba był Acid. Też nie zada jakoś strasznie dużych obrażeń, ponieważ jest słabym atakiem. Powiedzmy sobie szczerze, to jest słabiutki atak trujący, taki bardziej początkowy. Ale trudno, o. Dzięki temu light screenowi Sigilyph przeżył.
Zostało mu 1 HP, jak nie mniej. Nie no, nie może mieć mniej, co ja gadam. Dobra, walić to, skald i gin, proszę cię bardzo. Dziękuję za smaczne doświadczenie i możemy dalej kontynuować naszą podróż. Okulek dostaje dość dużo expa, jest fajnie. I w ogóle muszę wam zaprezentować Happiga w walce, bo dawno go nie mieliśmy, a właściwie to ostatniego odcinka, gdzie w ogóle nawet nie był w postaci Embora w walce. Jeśli dobrze pamiętam, oczywiście. Ale okej. A wiecie co? Soshet ma na sobie Life Orba, tak? On ma Life Orba, czy co on ma? Nie wiem. Lucky Egg. Chciałem powiedzieć Lucky Leg, a nie Life Orb, więc wybaczcie. Weźmy mu ten item, dajmy mu magnet albo cokolwiek innego w tym stylu. Gdzie jest magnet? Mieliśmy magnet, tu jest. Magnet zwiększa siłę ataków elektrycznych o 20%, tak jak charcoal i inne itemy tego typu. I wiecie, kogo damy naprzód? Damy Aliszę. Myślę, że to będzie dobra rzecz, ponieważ będziemy ją trenować jak na razie. Myślę, że to jest dobra sprawa. Ja lubię Litwika, to jest bardzo fajna rzecz, a właściwie Pokémon. Taka świeczka ognista, ma dobry atak specjalny, tyle że niestety nasza Alisza ma Brave Nature, co zwiększa jej atak niepotrzebnie. I chcę jej dać EXP-share. Mimo, że będzie naprzedzie drużyny, to jeśli będzie chociaż raz uczestniczyć w walce, to zamiast zdobywania 50% doświadczeń przez EXP-share będzie dostawać 80 albo 75, jakoś tak chyba, tak? Okej, okay, tak to działa, nie pamiętam dokładnie, ale myśląc logicznie, to tak właśnie jest. I dostaliśmy TM81 X-Scissors. Jest to dość dobry atak robaczy fizyczny, który zadaje bodajże 80 obrażeń i ma 100 accuracy, więc to jest jeden z nielicznych lepszych ataków robaczych. Tutaj jest kolejna wysoka trawa, zresztą tutaj jest ta ciemna wysoka trawa, gdzie mamy szansę spotkać podwójne walki, ale mniejsza z tym. Przejdźmy sobie po ledżach, ponieważ nie chcemy, wiecie, spotykać za dużej ilości dzikich Pokemonów. I zatrzymajmy tego Harlekena, który biega za nami. Chodź tutaj. I zobaczmy, jakie masz Pokemony. Szczerze powiedziawszy, byłoby śmiesznie, gdyby wystawił coś podatnego na ataki Litwika, bo moglibyśmy zawalczyć. Ale wątpię, nie, to jest jednak Tymao. To jest ten elektryczny węgorz, o którym kiedyś opowiadałem. On ewoluuje w ostateczną formę Elektrosa i ma tą specjalną zdolność Levitate, która sprawia, że jest odporny na ataki ziemne, więc tak naprawdę podsumowując, ten Pokémon nie ma słabych stron, nie ma słabych, słabych punktów, o to chciałem powiedzieć. I w sumie nie wiem, co by przeciwko niemu można by wystawić. Happig byłby dobry, ale Okularek też, chociaż Bulldoz nie będzie działać na tym mało, ale jednak będziemy odporni na jego ataki elektryczne, które prawdopodobnie tylko te posiada, ponieważ nie spodziewam się czegoś innego od niego. Tak, Charge Beam nie działa na nas, więc spamujmy Skaldem, nie boję się tym mało. To jest dobry Pokémon, ale jednak w pierwszej formie jest słabiutki, ma strasznie niskie statystyki. Ale okej, nie narzekajmy. O, następnym Pokémonem jest Ducklet, więc w sumie wystawmy sobie Paśniu? Nie, dobra, Sosheda wystawmy sobie. Soshed od razu załatwi tego Pokémona, ponieważ będzie 4 razy super efektywny. Ducklet jest wodno-latający, więc nie mamy się czym przejmować. I Soshed znowu będzie level upował po tej walce. Zobaczcie, ile mu punktów doświadczenia brakuje do następnego poziomu. Jest teraz najsilniejszym Pokemonem w drużynie, a tak naprawdę ma największy level. No może nie jest najsilniejszy, ale nadal ma masywne statystyki szybkości i special ataku przynajmniej. Okej, okay, dostaliśmy kolejny poziom. Alicia też dostaje troszeczkę doświadczenia i kolejnym Pokemonem jest Tranquil. Więc w sumie zostańmy z Soshedem, co mi tam. I na Tranquila pójdzie Electro Ball także, ponieważ nie ma co się bawić innymi atakami. No właśnie. Więc jedz tą kulkę. I po tobie, tak. One hit KO. W sumie 10 poziomów różnicy, więc 10 poziomów doświadczenia jest różnicy między tym Tranquilem a Soshedem, więc nie moglibyśmy się spodziewać czegoś innego niż One Hit KO. Ale tak czy siak, zejdźmy sobie tutaj i jesteśmy już prawie pod Twist Mountain. Dowsing właśnie wskazuje, że coś tu jest i znajdujemy Ultra Ball, przyda się, kolejny fajny Pokeball. I tutaj jest tabliczka z informacją Twist Mountain na przedzie, przed nami. Uważajmy na dzikie Pokemony, więc wchodźmy teraz po schodach, tyle że zostajemy zaczepieni przez naszego oczywiście ukochanego rywala. I szczerze powiedziawszy, no, gadka jest taka sama jak wcześniej. Mamy odznakę, więc musimy sprawdzić, który z nas jest silniejszy. Oboje mamy odznaki, więc jest fajnie. Xeno versus Czeren. Nie mogłem się doczekać na tą walkę, a tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, chciałbym, żeby Czeren nie istniał, byłbym wdzięczny.
Ale niestety, to jest marzenie ściętej głowy. Ale przynajmniej smaczne doświadczenie wpada nam do kieszeni za każdym razem, jak z nim walczymy. Dobra, Alisha, to wiesz co, ty zostaniesz jednak wymieniona na Soshedda, znowu. Ponieważ nie ma sensu, żebyś walczył z tym Unpezantem. Jest... padłabyś od razu, właściwie padłbyś, bo ten... ta Alisha to chłopak. Z jakiegoś powodu, ale okej. Oh fuck. Nie! Critical hit? Really? Really? Naprawdę? Naprawdę? Soshedd, będziesz szybszy. Wierzę w ciebie, że będziesz szybszy. Proszę cię, tak, jest. Volt switch. Go! Go kill that thing! I tak, jest one hit KO i od razu możemy sobie spokojnie wymienić Soshedda na jakiegoś innego Pokemona, którym na przykład będzie chociażby... O, Alisha dostaje jeszcze doświadczenie i kolejny poziom, więc jest fajnie. I chce się nauczyć ataku Hex. To jest ten atak duchowy, który ma 50 siły. I tak jak mówiłem, jeśli na przeciwnika jest nałożony jakiś status, to ta siła tego ataku jest podwojona. Dlatego jest ten atak bardzo dobry z atakiem Will of Wisp. To jest taka fajna kombinacja, fajne combo. I kogo mogę wystawić na następnego Pokemona? Na przykład, kogo możemy zaserwować? Pasiu, chodź tutaj, dawno ciebie nie było, więc możemy cię w sumie wystawić. I kto będzie następnym Pokemonem tego gościa? Liepard. To nie trafiłem sobie z Pasiem. Chodźmy z Happy Game, to myślę, że to będzie dobry matchup, szczególnie, że mamy Armtrusta. Wiem, że nie zada dużo, ponieważ Armtrust jest słabym atakiem fizycznym, słabym atakiem walczącym, to mam na myśli. Ale jednak to jest nasze jedyne, najlepsze wyjście w tej sytuacji. Więc spróbujmy naszego Armtrusta. O, fake out. No, można było się tego spodziewać. Za każdym razem, jak widzisz Leoparda, spodziewasz się fake outu, nie ma co. To jest najbardziej spotykany atak na nim, prawie zawsze wszyscy dają. W dodatku jeszcze Swagger, Screech, nie, Screech się chyba nie umoże nauczyć, ale Thunder Wave też jest często spotykany. No, to klasyczny Swagger. O nie, on ma Citrus Berry albo coś innego, tak, Citrus Berry. Leczy sobie jeszcze więcej HP. A my uderzamy na tyle razy Armtrustem, co jest strasznie dziwne, żeby go powalić. Jej, 4 razy, bardzo miło. I w ogóle zobaczcie, jak ta wspaniała ognista broda sięga Happy'owi aż na plecy, jej. Ma problemy z goleniem, ale okej. Soshedd, chodź tutaj. Mam nadzieję, że Devot nie będzie od ciebie szybszy, ponieważ mam zamiar zaryzykować i walnąć cię Volt Switchem tak od razu. Chociaż level 25. Ha! Level 25. Ty posiadasz coś, co mogłoby mnie w jakiś sposób zranić bardzo mocno? Nie, wątpię, ale nie chcę ryzykować, uleczę się na wszelki wypadek. Chociaż spodziewam się, że Soshedd byłby szybszy, ale jednak nie chcę. Nie chcę ryzykować tak, jak to było z Unpezantem. Z Unpezantem była niebezpieczna sytuacja. O, Revenge! Masz jeszcze fajniejszy atak walczący niż nasz Happig. Jej, jestem pod wrażeniem. Więc nie przejmuję się tym, co ma nadejść, więc Electro Ball, chodź tutaj. Myślę, że zabijemy tego Devota na one hit. Devot. W ogóle za jeden poziom on by ewoluował w Samurota, ale... Jak chcesz, Czeren, jak nie chcesz walczyć z nami Samurotem, to twoja sprawa. Okej, Alisha zyskuje kolejny poziom, to chciałem powiedzieć. I następnym Pokemonem jest Simisear, czyli ta ognista małpka. Wystawmy sobie okularka, najlepszy wybór w tej sytuacji. Mamy Bulldoze, mamy Scald, mamy wszystko potrzebne nam do szczęścia, więc jest fajnie. I to jest chyba jego ostatni Pokemon, tak? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak, to jest jego ostatni Pokemon. Scald, go. I módlmy się on one hit. O one hit, który na pewno będzie oczywiście. Ponieważ okularek jest super, więc jej! Jej, subcio. Okej. Zdobywamy kolejny poziom, jest fajnie. Już nawet okularek przegonił naszego Happiga. Musimy trenować naszą świnkę. Szczególnie, że niedługo zostaniemy atak walcząc Hammer Arm, więc jest fajnie. I ktoś niespodziewany się pojawia i coś mówi. To była niezła walka, Pokémon. Jestem szczęśliwy, kiedy patrzę na dwóch trenerów dorastających i walczących ze sobą. I patrzcie, kto to jest! Nasz Indianin! Native American, Alder, champion! Czy to nie jest champion Alder? Jestem słaby, więc przegrałem. Wiesz co, prawdę mówiąc, denerwuje mnie, jak nazywasz to fajną bitwą po tym wszystkim. O, naprawdę, Czaren? Po prostu przyjmij ten komplement bez swoich żadnych śmierdzących uwag.
Pytałem cię o to wcześniej, ale powiedz jeszcze raz. Co planujesz zrobić po tym, jak zostaniesz silny? Jeśli zostanę silny i uzyskam tytuł czempiona, to będzie powód mojej egzystencji. Chcę udowodnić, że naprawdę żyję. Bardzo przypominasz mi Marszala, wtrącając to członek elitarnej czwórki. Oczywiście posiadanie czegoś, za czym trzeba podążać, jest ważne, jednak ważniejsze jest to, co zrobisz ze swoją nowo znalezioną mocą. Okej, weźcie to i dostaniemy od niego HM03 Serve, wreszcie! Nie mogłem się doczekać na dostanie tego HM-u. To jest jedna z gier, gdzie dostajemy najpóźniej HM pływania. Przynajmniej moim zdaniem, bo w ogóle Pokémon White, Black, piąta generacja jest... ma dość długie gry, powiedzmy sobie szczerze, ale okej. Tak czy siak, za pomocą Surfa możemy poruszać się po powierzchniach wody, możemy przemierzać morza, jeziora i inne rzeki tego typu. Akweny wodne, o, tak to nazwijmy. Tak czy siak, Challenge coś tam do nas mówi i że następnym razem wygra. Nie chciałem tego czytać naprawdę, ponieważ to jest tak naprawdę tylko small talk, mała gadanina, nic nieważna. I mamy tak naprawdę kolejny fajny item, kolejny fajny HM, który możemy od razu dać. Na przykład okularkowi, myślę, że dam go sobie spokojnie za Skalda, chociaż bardzo lubię ten. To ma szansę Skalda na zadania statusu oparzeń, ale jednak... no, siła Surfa jest większa, a nie chcę sobie usuwać Aquaring czy tam Acid. Wolę sobie zostawić chociaż jeden atak trujący, chociaż mógłbym spokojnie usunąć Acid, tak naprawdę. Ale jak coś, to mamy z TM Skalda, więc możemy go jeszcze raz się łatwo nauczyć. Więc dobra, na razie dajmy sobie go za Skalda i niech tak zostanie, tak będzie fajnie. Więc chodźmy na górę po tych schodach, włączmy sobie Dowsing Machine w ogóle, który się wyłączył z jakiegoś powodu, nie pamiętam kiedy. I zagadajmy do tego hikera, z którym też musimy walczyć z jakiegoś powodu. Chociaż, nie wiem, on powinien być przerażony i uciekać. Skoro widział naszą walkę z Sharenem, jak Alder podglądywał nas z tego miejsca, to ten hiker na pewno by nie miał problemu, chociaż ma zamknięte oczy. Wtedy mógłby mieć problem z naszym podglądaniem, ale mniejsza z tym. Okej, Alisha nie nadaje się do tej walki raczej. Nie chcecie tutaj, wiecie, wykorzystywać, więc wystawmy okularka jeszcze raz i... zobaczmy, jak wygląda Surf w tej generacji. Tak naprawdę chcę wam zaprezentować, bo ja już dawno wiem. Generacja piąta jest stara jak świat w końcu. No dobra, nie tak stara, ale okej. Surf całkiem ładnie wygląda w tej wersji. Chociaż i tak najlepiej wygląda w drugiej generacji i trzeciej. Przynajmniej moim zdaniem osobiście. W czwartej jakoś tak... w czwartej w ogóle nie pamiętam, jak wyglądała. Nie pamiętam. Ach, moja pamięć, co się dzieje? Wracając, Boulder otrzymuje się przy życiu przez Sturdy i 1 HP mu zostaje i łatwo pozbywamy się tego jednego punktu życia, żeby przejść dalej. I Alisha zyskuje kolejny poziom, więc jest fajnie, już całkiem nieźle sobie radzi. I jego następnym bokiem jest Gerdur, więc spokojnie możemy wystawić naszego psychola Pasia, który zniszczy przeciwnika Psyshockiem albo chociażby Hidden Power, który też się okazał być typem psychicznym, więc mamy łatwy wybór. Psyshock, go! I zobaczmy, czy to będzie one hit KO. Szczerze powiedziawszy, byłbym szczęśliwy, gdyby był, chociaż jesteśmy słabsi o 2 levele. Musimy potrenować Pasia. Coś dawno go nie było w walce i dawno nie zdobywało doświadczenia, więc trzeba dać mu troszeczkę miłości. Psyshock jeszcze raz i to powinno wykończyć naszego przeciwnika z czerwonym nosem, jak clown. Dobra. Już przestaję nawiązywać do clownów. I pokonujemy hikera. I możemy teraz wejść do jaskini, do Twisted Mountain. Tutaj w ogóle zapuśćmy sobie od razu Super Potion. Nie Super Potion, tylko Max Ripple, to chciałem powiedzieć. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Max Ripple? Tutaj jesteś i od razu przypnę cię, ponieważ jesteś ważną rzeczą w mojej podróży. Bardzo często cię używam, jeśli byście nie zauważyli. Okej, Dowsing Machine i wchodzimy do środka. Jej! I o nie! Czeren i Clay, nasz ziemny gym leader. O, Xeno! Co za niespodzianka widzieć was oboje w Twisted Mountain. Prowadziłem tutaj inspekcję. Wyglądacie na troszeczkę silniejszych niż ostatnim razem was widziałem. No, może troszeczkę. Tak czy siak. A, naprawdę? A, przy okazji. Czy widzieliście ostatnio zespół Plazma? Zrobili się strasznie liczni, co nie?
po całych tych kłopotach, jakie nam przysporzyli, ja i inni gym liderzy mieliśmy mały czat na ich temat. Nie mamy pojęcia, gdzie się znajdują, tak jakby zapadali się pod ziemią za każdym razem, kiedy ich szukamy. W końcu jednak zdecydowaliśmy, że będziemy czekać na ich następny ruch. Tak, ale to nie powinno was obchodzić. Wy dwoje powinniście po prostu bawić się podczas waszej podróży z Pokemonami. Twist Mountain jest idealnym miejscem do badań i eksploracji. A więc, podążając tą ścieżką dalej, będziecie mieć całkiem fajną zabawę. Gwarantuję wam. Cóż, lepiej jeśli zobaczycie sami, zamiast stać tutaj i słuchać mojej gadaniny. Do zobaczenia, malcy. Możecie trenować w mojej górze jak długo tylko chcecie. I przepuszcza nas. I tak, okazuje się, że to jest jego góra, gdzie on właśnie ma swoją kopalnię, kopalnię rudy. Nie wiadomo jakiej rudy, ale wiemy, że to jest or, czyli ruda, więc zostawmy to w taki sposób. I tutaj jest bardzo dużo Pokemonów. I naprawdę, Beldor, okej. Mam Max Ripple włączony, ale widocznie Alisha jest na przodzie, więc to dlatego spotkaliśmy tego dzikiego Pokemona. Ale okej, skoro już tu jesteś, Beldor, to w sumie możemy cię złapać. Nie mamy cię jeszcze w boksie ani w drużynie, więc jesteś mile widziany w moich rękach, w mojej kulce, więc... O nie, Power Gem, jestem przerażony i szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy dobrze zrobiłem wystawiając pasia. Naprawdę nie wiem. Wiecie co? Rzućmy sobie Ultra Balla. Nie żal mi Ultra Balli, mam kasę, żeby kupić ich więcej, więc... Właśnie, to kulki i zostań tam, Baldarem, byłbym bardzo wdzięczny. Nie mamy drużyny ani jednego, chociaż członka drużyny albo Pokemona, którym by był nastawiony na łapanie Pokemonów. Nie mamy nikogo z False Swipe czy Sleep Powder i te sprawy. No trudno, ale na szczęście się złapał. Boulder jest Pokemonem rudą, or te czerwone rzeczy, które z niego wystają, to jest, wiecie, to są kryształy, albo to jest żelazo. I tak, i musimy nadać mu nickname. Szczerze powiedziawszy, chciałem w tej górze złapać Capcio, tego lodowego misia, które woje w Beatrika, ponieważ jedna osoba z komentarzy właśnie chciała nim być, ale widzicie, nie udało się niestety. Gdyby była zima, to mielibyśmy większą szansę na złapanie tego Pokemona, ale o tym opowiem później. Więc tym Boldorem zostanie osoba, która zaproponowała nickname Tomcat. Tomcat, który to jest nickname zaproponowany przez Maćka, więc pozdrawiamy. I szczerze powiedziawszy, naczekałeś się strasznie długo na ten nickname, przepraszam cię bardzo, że tak długo, wiesz, czekałeś na to, ale szczerze powiedziawszy, chciałem zachować ten nickname na Lieparda, ponieważ moglibyśmy jeszcze go spotkać, ale skoro, no, na razie nie mieliśmy okazji na złapanie tego Pokemona, no to trudno, więc Boulder też jest bardzo fajny i szczerze powiedziawszy, jeśli będę potrzebował jakiegoś fizycznego atakera, to wezmę Boldora śmiało. I tutaj, jak widzicie, jesteśmy we wnętrzu Twisted Mountain, tu jest taki krater, gdzie, jak widzicie, możemy poruszać się po tych małych mostkach wzdłuż ścian, które, jak widzicie, zostały tak fajnie wyryte. No, to takie spadkowe, no nie wiem, co powiedzieć o nich, tak czy siak. Walczmy z tymi pracownikami, a właściwie nie walczmy, ponieważ ten gość nie chce walczyć, to smutne. A, już się nastawiłem na taką strasznie, wiecie... twardą bitwę, ale no przeliczyłem się niestety, okej. Tutaj mamy full heal i możemy teraz wejść do tej strony, gdzie mamy kolejny tunel i tam coś Dowsing właśnie wykrył. Zagadajmy do tego Hikera od razu i pokonajmy go, żeby, wiecie, nie przedłużać. Musimy zdobyć jak najwięcej doświadczenia. Mógłbym w sumie omijać te walki, ale naprawdę doświadczenie jest cenną rzeczą w dzisiejszych czasach. I Wombat. To znaczy, nie chciałem powiedzieć Wombat chciałem powiedzieć to. Okej, zmienimy sobie Pokemona na kogoś, kto może łatwo sobie z tym Pokem poradzić. Czyli na przykład Okularka. Okularek może znieść wszystko, on ma naprawdę dość wysokie statystyki w obronach, ataku, speedzie też. Więc ja się nie boję go wystawiać na wszystko, co leci. Okej, to może na ciebie walniemy Surfa. Niech tak będzie. I myślę, że to nie zada jakichś strasznie dużych obrażeń, ale wystarczy, żeby cię pokonać. Wystarczy, żeby pokonać tego nietoperka. I następnym Pokemonem jest Girder, więc spokojnie wystawmy sobie pasia,
który zdobędzie też troszeczkę tego smacznego doświadczenia. I Pasiu, Gerger jest cały twój. Zajmij się tym mięśniakiem. SciShop, go! I zobaczmy, czy to będzie chociaż bliskie one hita. Wątpię, ponieważ... No, 1 HP, wow. To było niefajne. 1 HP, naprawdę. Gerdel na 34 miał o wiele więcej HP, przynajmniej zostało mu po ataku Psyshockiem, ale no trudno. Hidden Power powinien go wykończyć bez problemu, więc go. I pokonujemy naszego przeciwnika. Pasiu powinien zyskać kolejny poziom. Tak to się dzieje, więc jest super, 33. I możemy iść dalej, czy chyba że ten hiker ma kolejnego Pokemona. Ma, Beldora jeszcze jednego, więc w sumie wyjdźmy z Happigiem albo Okularkiem. Happig ma Armthrusta. Dobra, chodźmy Okularek. Okularek się niczego nie boi. Tak, to jest nasz... w cudzysłowie tank. To jest nasza tarcza na wszystko. Okularek jest problem na wszystko. Ach, żaby. Dobra. Surf jeszcze raz. Go. I w ogóle kończy nam się PP na surfie. To śmieszne. To śmieszne. Ok, Sturdy sprawia, że przetrwa atak, ale no trudno. Ok, to nie jest aż na nas super efektywne, ponieważ mamy typ ziemny, więc jest spoko. I Beldos na ciebie. I gin. Gin, kamieniu. Dobra, jest fajnie. I to chyba powinien być koniec tej walki, mam nadzieję przynajmniej. Jej, pokonaliśmy Darela, czy jak mu tam było na imię? Ech, dziwny gość. Wejdźmy sobie w plecak i użyjmy mu Milk na naszym Okularku i innych Pokemonach, które dostały obrażenia. A właściwie nie będziemy używać na innych, ponieważ wszyscy są mniej więcej zdrowi na maksa. Mniej więcej, oczywiście. Dowsing Machine. I tutaj coś jest. W ścianie? Chyba w ścianie. Hyper Potion. O, przyda się bardzo fajnie. Podoba mi się ten prezent. I tutaj jest kolejne przejście. O, możemy tam przejść dalej, ale okej, wyjdźmy sobie na razie. A, Ripel, naprawdę, czemu jesteś taki niefajny? Chodź tutaj, chcecie użyć dalej, dziękuję. I wyjdźmy sobie tutaj najpierw, ponieważ tam też może coś być ciekawego. A chcę najpierw zwiedzić wszystko po kolei. Tak, tutaj jest walka z tą panią zapewne. Tak, ona chce walczyć i mówi coś o naturze. Pewnie jest druidem. Druidę w synchronizacji z naturą. Karol! I ma Vanillisha! Jej! To jest ten śmiechowy wlodek. Ewolucja Vanillite'a. I szczerze powiedziawszy, możemy spokojnie zostać za Liszą. Albo raczej nie, ponieważ nadal 4 levely różnicy, nie chcę ryzykować. Happy, choć tutaj dawno cię nie było, spalisz sobie tego loda. I tak jak to mówią ludzie dość często ostatnio, Jakubie, zrób mi loda, a właściwie dobrze, że nie mamy w drużynie żadnego Jakuba, ponieważ to by było dziwne i przynajmniej na szczęście dla nas, na nieszczęście dla Jakuba, ale okej. Nie wiem, o czym gadam, wybaczcie, jest późno, a właściwie nie jest późno, jest 17, o czym gadam, jestem niewyspany po prostu, wybaczcie, okej. Vanillish przetrwał ten atak, może powinienem jednak użyć Hitcrasha. Hitcrash byłby one-hit KO-owy, na pewno, jestem szczerze powiedziawszy przekonany, że to byłby one hit, ale okej, okay. On użył na nas Icy Wind, czy co to było, nie pamiętam. Nie zauważyłem w ogóle tego ataku, przynajmniej nie zauważyłem animacji, ani napisu, co to było, haha. Ach, to jest fajne, jak się nie patrzy, co się dzieje na polu bitwy, haha. Czuję się taki pewny siebie, no tak naprawdę to nie, to był sarkazm, ale okej. Alicia zyskuje dość duże doświadczenia i Gotorita. Nie chcę z tobą zostawiać Happy, niestety. Wystawmy coś, co ma atak dobry na Pokémony psychiczne. Soshet i jego Signal Beam. To będzie super efektywne i będzie bardzo, bardzo fajne, jeśli zrobimy one hit KO, bitches. O mój Boże! To Helga! Helga! Odejdź stąd! Weź swojego Friska i idź do świata demonów. Signal Beam! Żryj to! Jej! Nie spodziewałem się tego. A właściwie na pewno się spodziewałem. Jej! Alicia zyskuje kolejny poziom. Wow, ona tak szybko XP. O, Dłożion! Zostajemy. Zostajemy z Soshedem. I na Dłożiona też poleci Signal Beam. I to na pewno będzie Matit KO. Dłożion ma takie słabe defensywy. I sam to wiem, ponieważ mamy Dłożiona. Dobra, nie obrażajmy gatunku tych wspaniałych komórek. One naprawdę są wspaniałe. Jak chcą, to potrafią. Tylko trzeba w nie wierzyć. Okej, tutaj coś jest, nie, jest przerwany mościk, więc nie możemy przejść. Klej, czemu nie dbasz o tą swoją kopalnię? Naprawdę powinieneś dbać o to, co posiadasz.
ale widzę, że porwane mosty, trenerzy, których wpuszczasz i nie mają kasku, więc naprawdę nie dbasz o to miejsce widoczne. Okej, zawalczmy teraz z tą dziewczynką, która jest Battle Gear. Ona jest waleczną dziewczynką i zobaczmy, jakie ma Pokémony, na pewno jakieś walczące sak albo coś w tym rodzaju. Thor jednak. Jednak jest sak tylko jego counterpart, czyli Thor, defensywny raczej Pokémon walczący. I z nim raczej zawalczymy czymś innym. Szczerze powiedziawszy, chciałbym wystawić Pasiu albo... Don. Pasiu, Don, nie wiem, w sumie boję się troszeczkę Thora, ale okej, wystawmy Pasia, mam nadzieję, że to nie był błąd z mojej strony. Zaraz się przekonamy. Belkap, o nie, stajesz się niebezpieczny, ponieważ Belkap zwiększy zarówno jak i atak, zarówno tak i obronę, więc to może być niebezpieczne, szczególnie jeśli użyję zaraz Body Slam. Hidden Power, proszę cię, zabij tego gościa. Wątpię, żeby zabił, ale przynajmniej niech zada dobre obrażenia. Fuck. Tyle, naprawdę. O, krytykal jeszcze. Tyle mu zostało HP. Fuck. Dobra, to wiecie co? Ja sobie uleczę mu milkiem Pasia, ponieważ nie chcę, żeby umarł. Nie chcę, wiecie, ryzykować kolejnym body slamem w twarz albo czymś w tym rodzaju. Nie lubię tych obrażeń. Ale przetrwamy kolejny Hidden Power. W dodatku powinniśmy być szybsi, a właściwie jednak nie. 3 HP. Jej. Moje obliczenia są takie bliskie. Są takie bliskie śmierci. Pasiu żyje. To dobrze. Nadal mam status dobrego ojca dla Pasia. Uleczmy go sobie od razu. Nie chcę wędrować z prawie martwym Pokémonem. To jest niebezpieczne w dzisiejszych czasach. Nigdy zresztą nie było bezpieczne. Co ja zrobiłem? Chciałem użyć Full Heala. Nie chciałem użyć Full Heala. Chcę użyć Mumu Milk. Jezu, co ja klikam? Pasiu, dziękuję ci. Pij mleczko i będziesz wielki. I teraz możemy dalej iść. Mamy jeszcze mnóstwo rzeczy w tej jaskini. Szczerze powiedziawszy, wątpię, żebyśmy nawet byli bliscy skończenia tego w tym odcinku. Chociaż miałem nadzieję przejścia większej części tego kompleksu, ale marzenie ściętej głowy niestety. I drugi raz powtarzam się tymi słowami w tym odcinku. Ale okej, trudno. Teraz się żyje. Baldur, kolejny. Dobra, no to Litwick. Znowu cię zmieniamy, niestety, wybacz. Okularek będzie dzisiaj dość często używany, jak widzicie. Pokémony kamienne są strasznie podatne na wodę okularka. Smackdown. To zada malutkie obrażenia. Nic w ogóle super efektywne nie jest na nas, więc nie powinniśmy się przejmować. Surf Go. Niestety Boulder będzie cały czas to przetrwawał przez swojego Sturdy, ale nie martwcie się. Teraz wykończymy go Acidem albo Bulldoze. W sumie spróbujmy Acidem. Acid powinien go zabić. A nie chcę marnować PP w Bulldozie czy tam Surfie. Jej. Okej. Ale jeszcze zyskuję kolejny poziom, 33. Jej, chcę się nauczyć Momento. Nie chcę tego ataku, ponieważ użytkownik od razu po użyciu tego umiera. Tak, give up on Momento. Ale zmniejsza o... Bardzo dużo zmniejsza statystyki przeciwnika, więc ten atak jest zdecydowanie nieprzydatny w Nuzlocku, ponieważ nie chcemy popełniać samobójstwa naszym Pokémonem, czyż nie? No właśnie, więc Exadrill, Krecie, nie przepowiedziałeś tego deszczu, który na ciebie spłynie. Ach, te prognozy pogody są coraz niedokładne. Co jest bardziej niedokładne, to chciałem powiedzieć. Nie mogę się wyrazić. Może dlatego, że dawno nie nagrywałem nic, to możliwe. Muszę jakoś się przywrócić z powrotem do nagrywania. Ej, to jest takie ciężkie czasami, ale okej. Chodźmy jeszcze raz Dowsing Machine, nie wiem czemu wyłączałem, ale okej. Tutaj jest coś ukrytego w tej kupce, tak, Stardust. Możemy to sprzedać za coś dobrą cenę. I w tej kupce był ukryty Walker, co on tam robił? Jezu, wow. Czyżby on tam zaspał, czy co? Jezu, czemu oni się ukrywają w kubkach pyłu, czy pod kamieniami? Nie wiem, co to jest tak naprawdę. Hef, jakie dziwne imię, ale okej. I walczymy ze Słubatem. Nie chcę zostawiać Aliszą na pewno. Jeszcze powiedziawszy, nie wiem, co wystawić. Okularek byłby dobry.
Don też by nie był zły. Więc wystawmy okularka, naszą wielką tarczę, więc... Żabo, proszę cię, spisz się w ochronieniu nas przed tym Pokemonem. I on będzie spamował teraz Amnesium i Calm Mindem zapewne. Jej. Ej, zwiększę sobie Special Defensywę, co nie jest dobrym powodem, na który bym się cieszył. Tak, jeszcze Calm Mind teraz, jej. On naprawdę będzie przetrwawał wszystko, co na niego rzucę, przez to, co teraz sobie zrobił. Ma teraz, wiecie, zwiększone Special Defensywę o 2 stage'e, a właściwie 3, bo jeszcze Calm Mind. Więc naprawdę zmarnujemy wszystkie serwy na niego. W dodatku Air Slash zadaje całkiem dobre obrażenia, ponieważ zwiększył sobie Special Attack, więc... Ech, nie podoba mi się ta sytuacja. Uleczmy się za pomocą Moon Milk, więc do dzieła. I zobaczmy, co ten Subat zrobi. Czy będzie nadal spamował jakimś atakiem, który będzie zwiększał mu statystyki, czy będzie w nas walił fizycznym, znaczy ruchem jakimś zadającym obrażenia. Ech, jednak nadal Air Slash'a lecą w naszą stronę. Ech, ta cięcie powietrza nie jest miłe, ale okej, Surf powinien go wykończyć i w ten sposób zmarnowaliśmy, a właściwie nie zmarnowaliśmy. No, wykorzystaliśmy wszystkie Surfy, które mogliśmy, wiecie, zrobić. W sumie mógłbym użyć eliksira, żeby przywrócić, ale po co marnować takie itemy, które są bardzo dobre na późniejsze poziomy gry. I tutaj mam na myśli na ligę, gdzie nie będziemy mogli się wracać do Pokémon Center. Okej, okay, Moonstone służy nam, wiecie, bardzo dobrze, jeśli chcemy przemieniać Pokémony, ewoluować niektóre gatunki Pokémonów. I Ripple się wyłączył, dobra. Bug items, i gdzie jesteś, kolejny Max Ripple? Tutaj, więc use. Dziękuję, zostało nam jeszcze 7. I tutaj zapewne w tych kubkach jest kolejna porcja ukrytych trenerów, których nie chcę spotkać. Ej, mówiąc o ukrytych trenerach, pracowniku, użyłeś mnie. No dobra, to walczymy z tobą, zobaczymy, ile ty masz poków. 3, ach naprawdę, Boulder kolejny, jeez. Dobra, to w takim razie będziemy wystawiać okularkę i będziemy używać Bulldoze. Albo po prostu Hapik i coś w rodzaju Amtrasta. Myślę, że zrobimy ten plan, który zawiera Hapiga w roli głównej, więc jej. Zauważyliście, że Hapik, jak zostaje wystawiony do walki, to jak uderza, w cudzysłowie uderza o tą platformę, na której stoi, jak widzicie teraz, wydaje po prostu dźwięk uderzenia i jest ten dymek pod nogami. Po prostu to jest znak siły, znak tego, że to jest trzecia i ostatnia ewolucja. Właściwie druga ostatnia ewolucja, ale trzecia forma, o to mam na myśli. No startera, to chyba wszystkie startery tak robią, tak, jeśli dobrze pamiętam, zgadza się. Alisze zyskuje kolejny poziom, wow, ona przegoniła już Pasia, chyba tak, albo nie, nie pamiętam. Tak czy siak, Happy walczy teraz z kolejnym Baldorem i szczerze powiedziawszy chciałbym się uleczyć i chyba to zrobię, ponieważ nie chcę... ryzykować. No, powtarzam się, ale co tam? Wybaczcie mi. Czy to przynajmniej trzeba się leczyć? Iron Defense. To na pewno nie ułatwia mi sprawy, jeśli chodzi o walkę, ale... Zwiększenie defensywy. Wiecie co? Zaspamujemy Hit Crashem. Zobaczmy, ile to zada obrażeń. W ogóle chyba raz już to mówiłem, a Hit Crash jest... What? Sygnaturowy tylko dla Hapiga. Mogłem się spodziewać, że Baldor waży bardzo dużo i... Ten atak nie zada mu jakichś strasznie dużych obrażeń, ale okej, że aż tak mało, to naprawdę żałosne. Dobra. Wow, krytyk kolejny, ale fajnie. O, i kolejny krytyk, dwa krytyki pod rząd Armtrastem. Miło, superancko wraz się właściwie. Epic, jesteś super. Kolejny Boulder, Jezu. Nie możesz być troszeczkę oryginalny i wsadzić sobie czegoś innego do teamu. Głupi pracownik. Okej, Armtrast. Krytyk? Módlmy się o krytyka? Tak czy nie? 4 razy tylko i został mu odrobinka HP. To śmieszne, że Armtrast ostatnio trafia po 4 razy zamiast po 2. Miło właściwie, bardzo miło. Armtrast jeszcze raz i pokonaliśmy tą skałę, więc jest fajnie. Zdobywamy kolejną porcję doświadczenia i możemy iść dalej. Więc jest fajnie, jest bardzo fajnie. Tutaj był gdzieś ukryty item, więc żeby o nim nie zapomnieć, on jest w tej kupcie. To jest Stardust kolejny. Jej, nic ciekawego, ale okej, może być, nie narzekam. Wyjdźmy sobie tutaj i jesteśmy teraz na tym poziomie. Weźmy sobie ten przedmiot
I to jest już prawie 40 minut nagrywania, więc myślę, że tutaj skończymy odcinek, ponieważ nie chcę go zbytnio przedłużać. Zapiszemy sobie tutaj, na widoku, na podłoże. Podłoże tego, wiecie, tego kompleksu, tej góry, gdzie Clay sobie zdobywa wszystkie swoje rzeczy, wszystkie swoje rudy, żelaza itp. Ale mniejsza z tym, mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Jeśli tak, to standardowo dajcie znać w postaci łapki lub komentarza, to bardzo mi pomaga. I mała reklama, jeśli chcecie wiedzieć, kiedy będę robił sobie małą przerwę lub kiedy będą nam następne odcinki, to followujcie mnie na Twitterze, ja zawsze tam wystawiam informacje itp. A ja zobaczę się z wami teraz w następnym odcinku. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, tutaj wasz Xenolizard, pa pa.